Za mną znany z filmu Halo Spitzbrodka, Teatr Czerwony Młyn, czyli Moulin Rouge, czyli najsławniejsza rewia na świecie, znajdująca się tutaj w Paryżu. No niestety sypie się jak cały Paryż. Tym razem odpadło od niej śmigło i śmigło się nie kręci. Normalnie na tej czerwonej wieży tutaj się kręciło śmigło. Wszyscy turyści fotografowali się ze śmigłem, a teraz się śmigło nie śmiga, także został tylko Moulin Rouge. Dobrze, że coś się kręci. Przedstawienia się odbywają. Ciekawe, czy dobre, czy niedobre, nie ma znaczenia. Jest to drugi poważny wypadek sławnych rzeczy w Paryżu. Po pierwsze to był pożar katedry Notre Dame, jak wiadomo, która się w tej chwili odbudowuje. Odbudowuje się. Macron obiecał, że się odbuduje i rzeczywiście na olimpiadę będzie prawie gotowa. Możemy uznać, że będzie gotowa, bo poślizg jest naprawdę niewielki. Cieszy mnie to bardzo, bo katedra Notre Dame jest chyba najsławniejszą rzeczą, jaka jest w Paryżu, obok oczywiście wieży Eiffla. Tak czy owak, jak się stoi pod katedrą Notre Dame, po drugiej stronie Sekwany i widać katedrę, to po drugiej stronie jest całe pole namiotów. Namiotów bezdomnych. Ludzie wybudowali tam dodatkowe miasto. Namiot obok namiotów. Kto w tych namiotach mieszka, nie wiem. Widać tylko, że ludzie są czarnoskórzy, Afrykanie, którzy tu przyjechali, jak widać, innego lokum nie mają. Także nie jest tak dobrze jak w Niemczech, że ich od razu pakują do obozu dla uchodźców, przychodźców, imigrantów, obojętnie jakby nie nazwać. Tutaj trzeba mieszkać w namiotach. Takich miasteczek namiotowych, których się w jednym miejscu znajduje, nie wiem, 10, 20, 30, 50, a czasami tylko 5 namiotów, jest w Paryżu bardzo dużo. Praktycznie na każdym kroku można takie miasto namiotowe znaleźć. A więc tutaj turyści fotografują się z Teatrem Czerwony Młyn z Moulin Rouge bez śmigła kręcącego się, a tam turyści z Afryki, czy też przybysze z Afryki mieszkają w nowo wybudowanym w Paryżu, w samym centrum dzielnicy mieszkaniowej pod namiotami. Tak to jest, różnice społeczne są, były i będą coraz większe. Lisekel z Paryża, teraz pojadę tam, a tam na wprost jest inna sławna rzecz paryska, czyli Plac Pigalle. Ani w tamtą stronę, ani w tamtą stronę, ani także w tamtą stronę nie ma żadnych kasztanowców. Także znajduje się na francuskim, paryskim Placu Pigalle, ale kasztanów tu nie ma. Wychodzę z założenia, że scenarzysta Stawki Większej niż Życie sobie to po prostu wymyślił i nigdy nie był na Placu Pigalle. Niezależnie, tutaj na Placu Pigalle, takim samym placu jak wiele placów francuskich, najciekawszą rzeczą, którą znalazłem, jest kebabownia, która się znajduje tam i jest napisane oryginalne kebaby z Berlina. Także tutaj we Francji oryginalne kebaby są z Niemiec. Także Niemcy są oryginalnym krajem, skąd pochodzą kebaby. U nas w Niemczech kebaby pochodzą z Istanbulu głównie, albo z Turcji i to są oryginalne, a tutaj oryginalne są z Berlina. Coś w tym jest, nie wiem co, ale coś przeczuwam, że w tym jest, jakiś chyba podtekst. Swoją drogą, Plac Pigalle, jak ja byłem dzieckiem, mówiło się na Pigalaku, czyli tam, gdzie chodzą panie, które zarabiają na życie i tutaj podobno na tym placu również przebywały, stały. Ja się tu rozglądam w prawo, w lewo. Trzy panie z afrykańskiego kraju islamskiego w chustkach. Dużo turystów, dużo obcokrajowców, pan w kapeluszu, ale pań, że tak powiem, takich nie ma. Gdzie one są? Powiem wam, gdzie one są. Znaczy, gdzie są w Paryżu, to ja nie wiem. Ale jak jechaliśmy do Paryża, nie tym razem, tylko poprzednio, mniej więcej przed paroma miesiącami, to jechaliśmy od południa. Od południa przez małe miejscowości. No i jedziemy sobie drogą zupełnie boczną, nie że autostradą, tylko boczną drogą. Ja zauważam tak, jest noc, jest wieczór, jedziemy przez las, a tak, po prawej i po lewej stronie drogi stoją furgonetki, takie Mercedesy Vito, tej wielkości samochody i w każdym siedzi kierowca i ma włączone światło i nie wiadomo co on robi. Mówię do żony, co te furgonetki tak stoją, co one tutaj robią i dlaczego na każdym wjeździe do lasu, bo to była droga przez las, stoją te furgonetki. No i tak obserwujemy, obserwujemy i zauważyliśmy, że przy niektórych furgonetkach to stoi jeszcze samochód osobowy. I uświadomiliśmy sobie, że to są przewoźne busy.
Tak właśnie to wygląda, więc tam jest kierowca, który zarazem jest ochroną tej pani, która swoje usługi świadczy na pace ciężarówki, a kierowcy, a klienci dojeżdżają swoimi osobówkami. Ciekawe skąd. Także, no nie wiem, nawet ten zawód zmienił, powiedzmy, się na zawód obwoźny, przewoźny, bliżej do klienta. Są takie miejsca we Francji. Jak ktoś jest zainteresowany, to napiszcie, to wam powiem, w którym miejscu to było. Także jak ktoś chce, może skorzystać, ale nie tutaj na placu Pigalle. Listek Elf na placu Pigalle, jakby się poszło tam w lewo do góry, to by się doszło do następnego bardzo sławnego paryskiego zabytku. No nie do końca zabytku, ale sławnej rzeczy, czyli katedry Sacré-Cœur. Ale tym razem tam nie pójdę. Listek Elf z Paryża, na razie.